Witajcie! Dziś 28 listopada, pierwsza niedziela Adwentu. Chciałabym zaprosić Was do wspólnego odliczania do czasu Bożego Narodzenia, do czasu przyjścia Pana Jezusa. Przez te 27 dni, które zostały nam do Wigilii, będziemy chcieli wspólnie poznawać bożonarodzeniowe tradycje na całym świecie. Mam nadzieję, że wybierzecie się ze mną w tą podróż. Dziś zapraszam Was do Niemiec. W Niemczech Boże Narodzenie nazywa się Weihnachten i zaczyna się do niego przygotowania już 4 tygodnie wcześniej, na początku Adwentu, czyli dziś. Mali Niemcy korzystają z kalendarza adwentowego, który składa się z 24 okienek. Każdego ranka dzieci otwierają jedno okienko i znajdują w nim coś słodkiego, zazwyczaj czekoladkę albo jakieś zadanie. Kiedy Wy każdego dnia rano zeskanujecie QR kod, będziecie mogli znaleźć kolejne bożonarodzeniowe tradycje. Boże Narodzenie w Niemczech rozpoczyna się 24 grudnia, jak u nas. Ludzie składają sobie życzenia, zanim zasiądą do wieczerzy, a pod każdym talerzem znajduje się specjalnie tam umieszczony pieniążek, mający przynieść całej rodzinie szczęście. Nikt nie powinien również wstawać od stołu, ponieważ przynosi to pecha. Specjalnością kulinarną związaną z okresem Bożego Narodzenia są różnego rodzaju ciasteczka w kształcie gwiazdek, choinek bądź mikołajów, wypiekane specjalnie na tę okazję. A Wesołych Świąt po niemiecku brzmi Frohe Weihnachten.